Można jeść jajka czy nie jeść jajek, to, to, to pamiętam, że na przestrzeni tych 20 lat 100 różnych towarów. na Od, ten od do 10 tak? dziennie. Tak, w związku z czym e, zawsze mówię, że otyłość jest raczej objawem kryzysu w organizmie, a nie dobrego stanu odżywienia. Na dzień dzisiejszy nie ma zdrowej żywności, po prostu to mi powiedział prawie 30 lat temu, tak? Więc jak może być dzisiaj? Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, Mennica 79. Element. Witam Was w kolejnym odcinku serii Szczerze przy Dilerze. Dzisiaj moim gościem jest dr Dariusz Szukała, który jest dietetykiem, przedsiębiorcą. Prowadzi sieć ponad 500 gabinetów dietetycznych w modelu franczezy. Witaj. Witam serdecznie, witam. No, powiem ci, że jestem w dużym szoku, jak to jest możliwe, żeby stworzyć tak ogromną sieć poradni dietetycznych. Chwilę się nad tym zastanowiłem, gdy przygotowywałem się do naszej rozmowy. I, no i zdałem sobie sprawę z tego, że przecież to jest oczywiste, że, że, że trzeba dać wsparcie dietetykom, którzy są. No, takim bardzo samotnym zawodem. To, jest, to są często ludzie, którzy przychodzą do pustego gabinetu, siadają i, no i, i musieliby się bardzo od tej swojej pracy odrywać, żeby stworzyć całe te zaplecze. Zdałem sobie sprawę, jak dużo pracy trzeba włożyć. W to, w, to, w to zagadnienie oprócz tego biurka, które sobie stoi. Tak, tam trzeba mieć umowy, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce. No Mnóstwo jest różnych aspektów. Jakbyś mógł powiedzieć, jak ten pomysł stworzenia tego typu biznesu powstał. Mhm. To znaczy, tak, to wszystko zaczęło się, można powiedzieć, bardzo dawno temu, bo tak naprawdę pierwsza poradnia w zakresie naszego systemu powstała w 2008 roku, więc minęło to, jak teraz tak patrzę, mniej więcej chyba 14 lat. Tak? 14, 16. E, więc temat datuje też dużo wcześniej, bo sam fundament pod to został stworzony też wiele, wiele lat wcześniej, tak więc ten temat na pewno ma już grubo ponad 20 lat, kiedy go e, organizuje. Dzisiaj się tak fajnie na to patrzy, mówi się ponad 500 poradni. E, natomiast wiadomo, że ten biznes no, miał swoje wzloty, miał swoje upadki, miał swoje rozwoje i tak dalej, i tak no, dalej. Dzisiaj jest to jakby efekt wypracowany długoletniej pracy nad tym, nad tym systemem. E, ja generalnie przedsiębiorcą jestem znacznie dłużej niż to, ile trwa ten biznes, ponieważ tak naprawdę w tym roku minęła właśnie 30 rocznica nadania mi tego zaszczytnego tytułu w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Więc przez pierwsze 15 lat jakby swojej działalności zajmowałem się bardzo różnymi tematami, głównie bardziej tematy handlowe, można powiedzieć, starałem się w pewnym sensie tutaj działać na zasadzie no powiedzmy sprzedaży, kupna różnych towarów i to tych rzeczy się przewijało bardzo dużo. No i powiem szczerze, że przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy stwierdziłem, że właściwie mm, samo tylko kupowanie czy ze sprzedawaniem, czy też handel jest dla mnie zbyt banalnym zajęciem i chciałem zrobić coś bardziej ambitnego. No i długo zastanawiałem się nad tym, w jakim kierunku mógłbym pójść. No jak oczywiście skończyłem studia żywieniowe w tym zakresie, oczywiście skończyłem tak, jak wszyscy je skończyli, mm, można powiedzieć, że oczywiście bardzo dobrze mi szło na tych studiach, ale nie ukrywam, że nie była to jakaś... <grych> w w pewnym sensie wielka, wielka pasja. No do tak, tego ale zawodu. skąd w ogóle decyzja o tym, żeby na te studia pójść? No, no właśnie, no zaczęło się od tego, że przygotowywałem się na medycynę, ale ostatecznie nie zdążyłem się na tą medycynę przygotować, ponieważ byłem przygotowany troszeczkę z przedmiotów takich ściśle pod ten, pod ten kierunek, więc szukałem czegoś, co, co mógłbym mieć pokrewnego, i stąd padło na żywienie. Oczywiście poszedłem na te studia, bo trudno powiedzieć, że w wieku 19 lat można mieć pasję do, do, do jakiegoś, jak ktoś może jest sportowcem albo muzykiem, no to może mi znaleźć Pasję. Natomiast znaleźć pasję do żywienia w wieku 19 lat, kiedy nikt do końca nie bardzo kojarzył ten temat, więc to był taki, to była rzecz, można powiedzieć, taka dość unikalna w moim przypadku wtedy. No i generalnie poszedłem na te studia, skończyłem te studia. Potem, tak jak mówię, zajmowałem się wieloma różnymi rzeczami. W pewnym momencie przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłem, że chciałbym zrobić coś, co będzie bardziej takie, no bardziej ambitniejsze niż tylko to, że będę coś kupował, i coś sprzedawał. No i w ten sposób no, zweryfikowałem, co ja tak naprawdę potrafię robić. No i stwierdziłem, że no dobra, no, skończyłeś te studia, to może właśnie w tym kierunku powinieneś iść. No ale wiadomo, że ta wiedza, która została po studiach była taka, no powiedzmy, jaka była. W związku z czym pamiętam taki dzień, kiedy wziąłem z powrotem bardzo taką grubą książkę, którą przygotowywałem się do medycyny. Usiadłem, bo to późny wieczór i ta książka miała ponad tysiąc stron, i zacząłem krok po kroku, kartkę po kartce, tą książkę wertować, żeby zacząć zdobywać w tym zakresie wiedzy. Nie do końca wiedziałem, w jakim kierunku ma to iść. No i powiem, że w przeciągu trzech lat tak dużo zdobyłem tej wiedzy, że praktycznie znalazłem się praktycznie we wszystkich kanałach telewizji ogólnopolskiej, byłem zapraszany na różne konferencje naukowe. Na swoim koncie mam już ponad blisko 2000 publikacji w różnych pismach medycznych, sportowych. Pracowałem też naukowo, więc zaczęło się to wszystko bardzo mocno rozwijać. Zacząłem też współpracować z wieloma firmami farmaceutycznymi. No i tak się zaczęło. No i przyszedł w pewnym momencie moment, kiedy stwierdziłem, że chciałbym troszeczkę tą, tą swoją wiedzę jakby uwidocznić praktycznie. I pomyślałem sobie, że chciałbym prowadzić jakiś swój własny gabinet dietetyczny. No i niestety przez 7 lat próbowałem to trzykrotnie. I za każdym razem to nie wychodziło, ponieważ ani nie był to czas, ani nie były to okoliczności do tego, żeby taki gabinet otwierać, ponieważ to były tak naprawdę już lata 90., kiedy większość ludzi cieszyła się, że w ogóle coś na półkach jest do zjedzenia w tej chwili. Natomiast nie bardzo był potrzebny zawód, gdzie ktoś teraz będzie mówił, co należy z tych półek wybrać. Więc siłą rzeczy bardzo trudno to szło na początku. Trzykrotnie otwierałem taki swój własny gabinet, trzykrotnie zamykałem, aż przyszedł taki moment, kiedy Rzeczywiście zaczęło to troszeczkę drgać, no i wtedy jakby poczułem ten wiatr w żaglach i zacząłem coś myśleć dalej. Kiedy zaczął mi w pewnym sensie wychodzić mój własny gabinet dietetyczny, pomyślałem sobie, że dlaczego takim tematem nie podzielić się też jeszcze dodatkowo z kimś. No i tak poszukałem pierwszej osoby, która jakby na tym moim własnym takim modelu tego, co się nauczyłem, spróbowała to zrobić. W tamtych czasach w ogóle nie było czegoś takiego jak zawód dietetyk, można powiedzieć. Znaczy on istniał, ale to był taki bardzo marginalny Chyba zawód. Chyba dietetyk szpitalny, albo tak, to raczej była więzienny. Taka osoba, tak, to była taka osoba, co liczyła, ile tam ziemniaków do kotła wrzucić. E, także naprawdę za nie miało jakiegoś nawet prestiżu, ten zawód. Ja pamiętam, że kiedy otwierałem swój własny gabinet, to wstydziłem się nazwać dietetykiem i raczej używałem określenia, nie wiem, doradca żywieniowy, specjalista do spraw żywienia, ponieważ ten dietetyk to był taki zawód, który gdzieś był zepchnięty do szkół policjalnych i tak naprawdę nie było w tym zakresie żadnego prestiżu, Dlatego tego nie bardzo chciałem nawet się tym tytułem, pamiętam, posługiwać. No i kiedy zacząłem ten temat, zaczął on powoli wychodzić i zacząłem się ten temat troszeczkę dzielić z innymi osobami, okazało się, że te... Kolejne osoby również w tym zakresie odnoszą pewne sukcesy. Nie było to łatwe, dlatego że tych dietetyków nie było. Ja musiałem szukać bardziej po osobach, które miały raczej do tego pasję niż, niż tak naprawdę konkretne wykształcenie, ponieważ tego wykształcenia za bardzo nie było. No i wtedy też zacząłem myśleć nad narzędziami, które pomogłyby w tej pracy. Bo no, pamiętam, że spędzałem bardzo dużo czasu w takim gabinecie i tak naprawdę nie miało to żadnego przełożenia na jakiekolwiek aspekty finansowe, no bo z kimś rozmawiałem przez dwie godziny, po czym tak naprawdę to kosztowało grosze, więc stwierdziłem, że potrzebna jest do tego automatyzacja. I tak zacząłem rozwijać pierwszy taki system informatyczny, który pomagał, pomagałby mi po prostu rozwiązywać różne problemy dietetyczne. Wówczas na rynku też niczego nie było w takim zakresie. Więc jak ten system zaczął się pojawiać i zaczął bardzo ułatwiać pracę, automatycznie zaczął też interesować coraz więcej osób i od tego się zaczęło. Tak naprawdę punktem takim zapalnym były głównie narzędzia techniczne, które spowodowały to, że coraz więcej osób tym tematem zaczęło się po prostu tutaj interesować, a ponieważ ja też miałem dosyć dużą styczność już ze środowiskami medycznymi, jeździłem wiele po konferencjach, więc w pewnym sensie te osoby mnie już troszeczkę znały. No i tak się zaczęło. I tak trwało mniej więcej do roku 2012. W 2012 roku przyszedł taki pewien przełom, to znaczy przyszło duże zainteresowanie tym tematem, przyszła moda, XXI wiek, kult ciała młodości, piękna, sprawności. No i to spowodowało, że zaczęło pojawiać się zarówno bardzo dużo dietetyków, jak również zaczęło się pojawiać bardzo dużo szkół, które po prostu te osoby w tym zakresie zaczęły kształcić. No i jednocześnie też zaczęło się tak, że zaczęła pojawiać się i duża konkurencja i, i no, tak jak to, jak to z każdą branżą bywa. No i wtedy tak naprawdę zrozumiałem, że kierunek jakby rozwoju mojej firmy nie może iść w tej chwili już tylko w kontekście, nie wiem, budowania jakichś narzędzi, bo za chwilę będzie też pełno firm, które takie narzędzia będzie budować i to już też nie będzie żadną atrakcją. Więc wtedy pomyślałem, że całą energię muszę skierować przede wszystkim na, na to, co się teraz będzie działo na rynku, a będzie się działo to, że będzie coraz większa konkurencja i ci ludzie, którzy będą opuszczać te szkoły, będą mieli coraz większe trudności z zaistnieniem na rynku. Dlatego stworzenie całego systemu wsparcia, pomocy dla ludzi, którzy po prostu mogliby skorzystać z jakichś gotowych rozwiązań, które pomagałyby im się zachować na tym rynku, spowodowały to, że no, ten projekt zaczął przyciągać coraz więcej osób. Zaczęło się to rozwijać oczywiście powoli, bo na początku była gdzieś jedna, dwie osoby, później było kilkanaście, ale muszę przyznać, że już po niespełna roku tych powiedzmy jakby porani było ponad 40, więc to było już całkiem nieźle. Dzisiaj jest to 521 dokładnie. bo tyle sprawdziłem, bo często ktoś mnie pyta, ale już też nie jestem w stanie nawet określić w tej chwili, bo to też się i zamyka, i otwiera, różnie to bywa. No i cały czas ten projekt po prostu nadal rozwijamy. Tak? No i w jakim, w jakim aspekcie najbardziej e, e, dietetycy w, o, o, potrzebują wsparcia? Co, co to taki... znaczy dzisiaj przede wszystkim e, tak naprawdę dietetyka ma znaczenie w utrzymaniu własnego gabinetu dietetycznego, bo to o, o tym mówimy, tak, bo co innego, jeżeli ktoś idzie pracować do szpitala, co innego, jak próbuje otworzyć własną no, działalność tak, i myśli... Wprowadzenie działalności mhm. własnej. E, więc ta dietetyka, gdybym miał określić jej udział w sukcesie, to jest mniej więcej 20%. Tak? Całe 80% są wszystkie rzeczy, które dzieją się wokół, od reklamy, marketingu, mediów społecznościowych, wizerunku, e, kwestii jakości wydawanych materiałów, tego, jak one, jak one wyglądają, w jaki sposób. I teraz stworzenie tego całego systemu dla pojedynczej osoby jest bardzo trudne, dlatego że e, przynajmniej u nas, jeżeli chodzi o, o, o naszą te materiały są też oprócz, oprócz kwestii merytorycznych. One oczywiście są bardzo ładnie przygotowywane graficznie, pięknie, na bogato, w związku z czym stworzenie na przykład dla pojedynczego dietetyka tak atrakcyjnych materiałów byłoby po prostu bardzo trudne, ponieważ my to robimy jakby w aspekcie takim sieciowym, więc jest to zdecydowanie tańsze do zrealizowania. Natomiast pojedyncze osoby miałyby to trudniej. A przez to, że to wszystko też tak wygląda, przez to też zyskujemy dużą przewagę konkurencyjną, bo to, czy ja nie mówię, że nasza sieć układa lepiej diety od innych dietetyków bo to nie o to chodzi, a, ale na pewno, jeżeli chodzi o kwestie już całej oprawy, wizerunku, reklamy i, i tak dalej, to, to na pewno jest tutaj przepaść. Nie? I czy to jest, to jest jedna marka? Wy występujecie na rynku pod tak, jedną marką? My występujemy właściwie pod dwoma rynkami. Mamy dwie sieci poradni. Pierwsza nazywa się Dobry Dietetyk, to jest marka i ona jest stricte ukierunkowana na aspekty medyczne, czyli tutaj są poradnie główne zlok zlokalizowane przy przychodniach lekarskich, ale mamy też drugą sieć, która powstała w 2014 roku. Ona jest ukierunkowana na kluby sportowe, na sieci fitness i tu mamy projekt, który nazywa się Fit Dietetyk. Tych poradni jest troszeczkę mniej, bo też jest to troszeczkę bardziej jeszcze trudniejsze środowisko takie do rozwoju w tym zakresie, dlatego że tam jest bardzo dużo trenerów, personalnych osób, które gdzieś tam też na tych siłowniach czy w klubach fitness własnych porad udzielają, więc generalnie jakby czon naszej działalności stanowi głównie ten pierwszy projekt, który nazywa się Dobry Dietetyk i to są właśnie poradnie, głównie zlokalizowanie właśnie przy przychodniach lekarskich i tutaj ściśle ta dietetyka jest ukierunkowana w tej chwili na aspekty medyczne. No, posiadanie takiej, takiej dużej sieci, nawet w modelu franczyzowym, to jest ogrom pracy. No, na pewno musi być bardzo duże biuro kilkadziesiąt osób, które tym wszystkim zarządzają w. w, w to znaczy tak, biurowiec mamy, bardzo ładny, duży, oczywiście tak. Natomiast generalnie, no właśnie to jest takie bardzo dziwne, bo ja pamiętam jak w latach 90. prowadziłem sklep kosmetyczny, który bardzo, bardzo dobrze prosperował i w tym sklepie na powierzchni 50 metrów zatrudniałem 6 osób. Dzisiaj prowadzę ogromną sieć franczyzową. I również zatrudniam sześć osób. Teoretycznie taki. Natomiast w samym projekcie pracuje kilkadziesiąt osób. Z tym, że ja dzisiaj bardzo mocno jakby dążę do tego, żeby delegować zadania zbędne, które mogę powiedzmy oddelegować poza firmę. Ale zbędne w, w, w e, twoim zbędne, w kalendarzu nie, nie. Może, czy zbędne <słyszy> inaczej, w to Może inaczej, e, źle, to, źle to określiłem. Po prostu zadania, które, do których nie muszę bezpośrednio zatrudniać ludzi, a które jestem w stanie kupić znacznie taniej po prostu jakieś, jakąś usługę na Zewnątrz. Czyli autosujesz możliwie dużo Tak, osób. możliwie, natomiast zostawiam rzeczy najważniejsze, czyli całą aspekt grafiki, informatyki, to wszystko zostaje u mnie i ten cały zespół po prostu stanowi cząstkę tutaj jakby firmy i w tym zakresie jakby tego działu nie chcę oddać nigdzie i staram się nad nim bardzo mocno tutaj skupiać, ponieważ praktycznie wszystkie procesy we firmie są zautomatyzowane. U nas łącznie od tego, jeżeli ktoś, nie wiem, składa jakieś CV odnośnie rekrutacji, a złożył je 8 lat temu, to my o tej osobie już wszystko dzisiaj wiemy. Po prostu nawet jakby po 8 latach do nas zadzwoniła. Wszystko jest zautomatyzowane, nie ma żadnego przypadku, wszystko jest bardzo dokładnie prowadzone. To może ten doktorat zrobiłeś z złego przedmiotu, Zarządzania odmiany, a nie... Powiem szczerze, że tak. Bardziej pasjonuje mnie może i rzeczywiście zarządzanie, ale to wynika już później potem z tego, że, że prowadziłem to, to przez, przez tyle lat. Natomiast rzeczywiście kwestię zarządzania firmą. Ja dzisiaj w ogóle, jak oglądam firmy, to widzę, że wiele firm lata z niezaładowaną taczką po prostu. No i kiedy przyjdzie pobiegać z tą załadowaną, to już nie ma na to energii po prostu. tak? I powiem szczerze, tak, ponieważ mam bardzo, bardzo duży projekt, to też nie ukrywam, że zgłasza się dziś tam dużo firm do mnie, takich, które no, no bo widzą, że jest dużo punktów, to pewnie można coś tam sprzedać, w związku z czym codziennie otrzymuję jakieś dwie, trzy propozycje różnych współprac mm, i powiem szczerze, że spotykam się z wieloma firmami i naprawdę od wielkich korporacji po małej firmie naprawdę widzę ogrom takich czynników, które naprawdę nie wyobrażam sobie, że one we firmie u mnie funkcjonowały na takiej zasadzie, bo nie wyobrażam sobie, że ta firma mogła, mogła sprawnie funkcjonować. No na przykład co? Y, to znaczy tak, jest brak jakiejś Organizacji, brak firmy po prostu jakby nie wykańczają pewnych procesów, to znaczy coś rozpoczynają, po czym tak naprawdę niczego nie kończą do końca. Tak? Czyli zaczynają pewne rzeczy, coś, bardzo dużo jest przepalanej takiej energii. Ja nawet teraz, kiedy organizując jakieś takie wydarzenie, zobaczyłem, że wiele firm, będąc na tym wydarzeniu, kompletnie z tego wydarzenia nic nie skorzystało. Często zapłaciła za pewne wydarzenie, po czym zapomina o tym, że tak naprawdę na tym wydarzeniu była i należy ten kontakt dalej podtrzymać. Ja często sam za te firmy te rzeczy wykonuję. Ponieważ te firmy po prostu o tym zapominają, tak, bardzo dużo jest zatrudnianych ludzi zupełnie niepotrzebnie, bardzo dużo przepalanych pieniędzy, energii na to, co można by było zrobić w sposób zupełnie tańszy. I to powoduje, że tak naprawdę utrzymywanie rentowności takiej firmy jest po prostu dość, dość trudne, tak no i bardzo często przez to firmy gdzieś tam borykają się z dużymi problemami finansowymi. A czy masz do, 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 do czynienia z, z branżą, taką, u państw? Również. Mam na myśli tutaj szpitale, te, 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 no bo jakby dietetycy w, w, w polskich szpitalach to jest powód do kpin to, co się tam tak, dokładnie to, znaczy, wy wyczenia, to tak jest... Naprawdę dietetyk... Cały świat się śmieje właśnie z, z nas, niestety. <laughs> to znaczy, powiem tak, dietetyk w szpitalu praktycznie nie istnieje, tak? To znaczy, to jest taka funkcja, ja, ja nie wiem do końca, co ci dietetycy robią, są często gdzieś tam na pół etatu zatrudniani. E, tak naprawdę oni nie mają żadnych poważnych funkcji e, tam na ogół, nie mówię, że pewnie wszędzie. E, dlatego w ogóle zawód dietetyka jest zawodem bardzo indywidualnym i te osoby naprawdę nigdzie nie mogą znaleźć e, miejsca, e, jeżeli chodzi o pracę, bo w szpitalu jest ograniczona liczba tych miejsc. No to jest po prostu wolny zawód. Tak. I tak naprawdę stąd praktycznie uczelnie bodajże co roku wypuszczają około 5 tysięcy absolwentów w tej dziedzinie, a oni praktycznie są bez pracy. I kiedy ja nawet robię spotkania ze studentami ostatniego roku dietetyki, to okazuje się, że już 90 ponad procent jest zdeklarowanych, że nigdy w tym zawodzie po prostu pracować nie będzie. Pani wiedzą, że pracy nie ma w tym My zawodzie? na te studia. No właśnie. Dlatego, że to jest taka kwestia trochę reklamy. Wydaje nam się, że jak coś jest... Modne, to tak naprawdę daje to duże perspektywy do, do dalszego rozwoju, tak? No bo jak się wszyscy tym interesują, wszyscy mówią o diecie, no to znaczy, że widocznie na tym idzie po prostu dużo zarobić. Ja powiem szczerze, że gdybym dzisiaj rozpoczynał taki projekt, to automatycznie on nie ma szansy żadnego powodzenia, tak? To, to wynikało głównie z tego, że to było rozpoczęte wiele lat temu. W dobrym tym... miejscu, w dobrym czasie. Tak, dokładnie. Ja zawsze mówię, że biznes musi mieć swój czas, swoje miejsce, tak? ja, ja nie mówię, że miałem jakiś talent do przewidzenia takich Okoliczności, ale raczej to wynikało z tego, że no po prostu tak się życie potoczyło, tak? Interesowało mnie to, starałem się. Ja też w międzyczasie jeszcze doktora robiłem po to, żeby wiarygodnić swoją, swoją, swoją pozycję w tym projekcie. No właśnie, to jest, to jest kluczowe, żeby zwracać uwagę na to, że, że, że się ma licencje, różnego rodzaju kwalifikacje, doktoraty. Jest niestety zalew różnego rodzaju farmazoniarzy i w zasadzie na każdym rynku, którzy mówią: Ja tutaj wam wszystko. Powiem, jak wasze pieniądze zainwestuję, albo też ułożę wam dietę, albo poprowadzę wam biznes, kompletnie nie znając się na tym. I, i wiesz, i na takiej bezczelności opiera się, y, opiera się jakby sukces tych, tych niestety, tych, 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 tych różnego rodzaju oszustów. Także ja bardzo doceniam takich ludzi, którzy właśnie poświęcają swój czas na doktorat. Ja miałem swoje podejścia do doktoratu, ale jak się okazało, że niestety w moim przypadku, no to niezbyt jest to. Y, Wzrost tej inwestycji nie jest specjalnie atrakcyjny, no bo trzeba w moim przypadku dość dużo czasu poświęcić kosztem firmy i rodziny, a jednak zyski są z tego mniejsze. Ale gdybym prowadził właśnie coś takiego, jak, jak ty prowadzisz, no to, to tutaj brak doktoratu to w ogóle moim zdaniem no, podcina skrzydła. Ale powiem ci, że doktorat byłby takim uwieńczeniem tego wszystkiego, bo ja generalnie bardzo dużo lat poświęciłem na naukę, to. to... Tyle, tyle, ile poświęciłem energii, a po kilkanaście godzin dziennie się uczyłem, zanim w ogóle do doktoratu podszedłem. E, także to wynikało z tego, że ja chciałem najpierw zbudować jakby swój autorytet. E, dzisiaj oczywiście jestem bardziej przedsiębiorcą niż, niż specjalistą już w swojej dziedzinie, e, bo uważam, że już tych specjalistów jest dużo więcej w moim, w moim tutaj, e, w mojej sieci. Natomiast e, kwestia z tego, że był okres t, lata 2003, pamiętam 2007, kiedy ja naprawdę że strasznie dużo energii na to poświęciłem. E, tak jak powiedziałem, napisałem prawie 2000 publikacji, jestem współautorem książek akademickich i tak dalej i tak dalej, uczestniczyłem w setkach konferencji, sam ich mnóstwo organizowałem, więc e, poświęciłem dużo i ten na, na, ten doktorat był takim wykończeniem tego wszystkiego, że stwierdziłem, że chciałbym ostatecznie jeszcze... Ja powiem szczerze, że ja doktorat bardzo szybko skończyłem, bo ja go skończyłem... W, poświęciłem na niego połowę czasu, co poświęcają inni, ale dlatego, że miałem bardzo dużo już zapleczy zbudowane do tego, od publikacji naukowych i wszystkich innych rzeczy. Nie? I dlatego tutaj naprawdę to był kiedyś taki bardzo mój ambicjonalny cel i myślę, że to też się w dużej mierze zrealizowało, że to zrobiłem z dużą pasją odnośnie, odnośnie tego. Nie? Rozumiem. No to no jak sobie radzić właśnie z zalewem takich y, y, pseudo diet, farmazonów? Jeden mówi jedźcie tylko mięso, inni mówi jedźcie wszystko tylko nie mięso. Mhm. To znaczy powiem ci tak, generalnie dlaczego tak się w ogóle stało? No Stało się tak dlatego, że to wszystko się bardzo rozreklamowało. Tak? Czyli y, generalnie to żywienie, zdrowy styl życia stało się bardzo popularne. A jak się coś stało bardzo popularne, no to jak powstało bardzo dużo ludzi, y, którzy się zaczęli tym zajmować, no to trzeba się jakoś wyróżniać w tym tłumie, tak? W związku z czym powstają rozmaite teorie żywieniowe. Znaczy, ja pamiętam, że nawet jak ja byłem młodszy, to te teorie też były oczywiście nie tak bardzo rozdmuchane jak teraz, ale teraz tych teorii jest, więc tak naprawdę jakby nauka o żywieniu strasznie wiele się nie zmieniła od tego, co było wiele lat temu, kiedy ja się do tego przygotowywałem. Nawet pewne rzeczy typu takie, czy, czy nie wiem, można jeść jajka, czy nie, jeść... Jajek, to, to, to pamiętam, że na przestrzeni tych 20 lat 100 różnych torni zawierało. do 10 tak, dziennie. Tak, aczkolwiek, a na końcu wychodzi i tak, że, że jest tak, a nie inaczej. Tak samo z kawą, z różnymi miodami. No to właśnie rzeczami. jak jest. Trzeba jeść jajka, czy nie trzeba? To znaczy, tak, jajka jak najbardziej można jeść i absolutnie jest to projekt. zawsze tak uważałem. To nie jest to, że teraz tak twierdzę, a kiedyś było inaczej. Absolutnie nie, dlatego że skład jajka jest na tyle powiedzmy, Unikalny, że to... O co my najbardziej te jajka podejrzewamy, czyli o ten cholesterol. Tak naprawdę ten cholesterol absolutnie nie przeradza się w nic złego z tych jajek, bo otoczka innych składników w jajku powoduje to, że ta, ten cholesterol jest bardzo mało szkodliwy. Natomiast to, co powoduje, że ten cholesterol może być szkodliwy, to jest otoczka później tych jajek dalej, tak? czyli nie wiem, dodawanie różnych innych rzeczy, bekonik. bekonik i tak dalej. To powoduje tak samo jest z ziemniakami, tak? no, czy ziemniaki tuczą. Tak, jak polejemy je sosem tłustym, zjemy do tego schabowego, to tuczą, ale sam ziemniak nie tuczy po prostu, tak? Więc to jest bardziej ta, ta kwestia. Więc tych teorii i mitów powstało bardzo, bardzo wiele. Ja powiem szczerze, że my staramy się już jakby coraz bardziej już kierunkować na tą typowodytetykę kliniczną, czyli raczej staramy się współpracować z osobami, które mają już konkretne jakieś problemy zdrowotne i w tym zakresie działać. Natomiast już coraz bardziej odchodzimy takich typowych takiej, można powiedzieć, ogólnej głupawki, która jest na punkcie diet zrobiona, czyli typowo takie odchudzania i tak dalej. Bo tego jest tak mnóstwo, że tutaj jakby próba przebijania się, walczenia z jakimiś teoriami jest po prostu bezsensowna, tak? Więc tutaj staramy się... To z, jakimi, z jakimi problemami najczęściej przychodzą klienci do dietetyków w Polsce? Czy to jest otyłość? To znaczy tak, otyłość na ogół jest coraz większym problemem i, i tutaj absolutnie raczej... Rzeczywiście osoby bardzo często przychodzą z nadwagą natomiast przy okazji pojawiają się zupełnie inne problemy w tle i głównie skupiamy się na tych problemach a nie na samej nadwadze dlatego że e, generalnie nadwaga jak zaczynamy w pewnym sposób gdzieś tam ten program żywienia realizować, ona też zaczyna znikać, tak? Natomiast w dużej mierze chodzi o problemy. Dzisiaj największymi problemami oczywiście są wszelkiego rodzaju zaburzenia lipidowe, insulinooporność, problemy jelitowe, jakieś alergiczne. To są takie główne problemy, z którymi się dziś na, na co dzień po prostu aktualnie spotykamy. Nie? Mam wrażenie, że, że, że dietetyk to jest taki zawód, część te, pew, takiego pewnego specyficznego tandemu. Czyli jest mhm. lekarz i dietetyk. Mhm. Coś podobnego jak, jak psycholog i psychiatra. Dokładnie. I, I tak sobie zastanawiam się, na ile te dwa zawody mogą się um, uzupełniać. No bo jeżeli przychodzi pacjent, mhm. czy klient, jak to się nazywa u mhm. Was w branży. Czy znaczy można mówić i tak, i tak? Dobrze. To powiedzmy, że pacjent i, 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 i on też jednocześnie idzie sobie do, do lekarza, który mu przepisuje na przykład Ozempic. Mhm. No to tak się zastanawiam, na ile te dwa zawody w tym akurat konkretnym przypadku, takim przykładowym, mogą się zazębiać, uzupełniać, czy, czy może dietetycy powinni mieć takiego stałego lekarza, z którym współpracują, gdzie mogliby sobie nawzajem referować mhm. pacjentów typu, przychodzi znaczy, pacjent tu, to idź pan do tamtego, no, do Nowaka, a do Nowaka to do Kowalskiego, tak? Znaczy dokładnie tak powinno być i, i staramy się już dzisiaj te współpracy zacieśniać. Przez pewien okres czasu dietetyk był takim konkurentem do lekarza i lekarz do dietetyka i tak generalnie te zawody nie do końca siebie tolerowały nawzajem, bo lekarz machał na tego dietetyka, że tam głupoty gada, natomiast ten dietetyk nie do końca pozytywnie wypowiadał się na od lekarza, który bardzo często różne rzeczy bagatelizował, żeby tylko jakąś tam receptę wypisać, i tak naprawdę nie było żadnego e, jakiegoś głębszego kontaktu. Natomiast dzisiaj rzeczywiście się to zaczyna zmieniać. Coraz więcej jest lekarzy, którzy e, jakby no, pozostają w swojej specjalizacji, natomiast starają się jakby oddelegować pewne, pewne rzeczy dalej. I dzisiaj ta współpraca jest bardzo ścisła z lekarzami, jeżeli chodzi o naszych dietetyków. Dla, dlatego też współpracujemy w przychodniach lekarskich, tak? I tutaj generalnie to jest takie miejsce, gdzie najczęściej. Działamy. No i myślę, że tych współprac jest bardzo dużo. Oczywiście z nie wszystkimi lekarzami idzie to zrobić, bo to jest też takie hermetyczne środowisko, które często e, gdzieś tam e, no, no nie do końca chce się angażować w jakiejś współpracy z innymi osobami, oni tam mają swoje klapy. No, no czasami noczy. myślą, że są chyba tak. nieomyli. Nie, nie Ale ja powiem też, że generalnie uważam, że m, dietetycy bardzo często wiele rzeczy tak naprawdę są dopiero w stanie wnikliwie jakby wykryć zamiast tego lekarza. Dlaczego? Dlatego, że lekarz bardzo często przeprowadza wizytę przez 10 minut, w ciągu pierwszych 30 sekund stawia diagnozę, w związku z czym y, nie ma możliwości, żeby on się w ten przypadek jakoś szczerze wczuł. Natomiast dietetycy mają bardzo dużą konkurencję, w związku z czym muszą też dużo więcej uwagi poświęcać temu y, temu pacjentowi, w efekcie czego no, starają się całe serce często wkładać w to, żeby jak najwięcej się, się dowiedzieć. Poza tym rzadziej zresztą, umieją się pacjenci. Tak, tak, <laughs> to tak, też tak, jest tak, plus. Tak. Więc y, pewnie gdyby to był taki zawód, gdzie, gdzie tam byłoby mnóstwo klientów, i, i pewnie można by było sobie na taką nonszalancję pozwolić, to pewnie też by tak było, ale w związku z czym, że musimy się bardziej starać, no to też ta usługa jest dużo, dużo lepsza. I bardzo często mówię, dietetycy naprawdę dzisiaj mają ogromną wiedzę, jeżeli chodzi właśnie o aspekty medyczne i są w stanie wiele rzeczy znacznie wcześniej wychwycić. Ja powiem szczerze, że sam miałem kilka takich przy, przypadków, cztery Lata temu sam byłem siedziałem w poradni. Może nie dlatego, że, że, że chciałem jakby dorobić do biznesu, tylko dlatego, że stwierdziłem, że jeżeli mam swój projekt do rozwijać, to ja muszę być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje i wszystko dokładnie obserwować. Niestety od czterech lat nie jestem już w stanie temu już tyle uwagi poświęcić, w związku z czym z tego się wycofałem. Ale sam pamiętam takie sytuacje, kiedy nie wiem, ktoś przyszedł do mnie. Ja myślę, że z, Wykryłem kilka nowotworów po prostu wcześniej, nim, nim to się zdarzyło. Pamiętam taki jeden z ostatnich przypadków, kiedy jeden z, z mężczyzn był u mnie i mówi, że ma takie tam ciągle jakieś problemy litowe i tak dalej. Bardzo go tak namawiałem na zrobienie tej kolonoskopii jako takiego badania. Znaczy wiadomo, takie badanie mało komfortowe, nie każdy chce się na nie zdecydować, ale ostatecznie się zdecydował i więcej już się w tej poradni nie pojawił. Przed do mnie po półtora roku i mówi, panie Darku, uratował mi pan życie, miałem już nowotwór, który był przed momentem, tym, gdybym ja na to badanie nie poszedłem, się w życiu tego po prostu nie dowiedział, tak? Czyli takich sytuacji naprawdę, to nie tylko w moim gabinecie, ale wielu innych też było cał, całe, mm. całe mnóstwo, nie? No, Tutaj problem jest tego typu, że lekarze są przeciążeni pracą, jest ich Dokładnie. mało, Dokładnie. natomiast, no, dietetyków jest dużo, mhm. więc mhm. powinni lekarze zrozumieć tą konieczność, żeby delegować o, Podobnie, podobną rzecz robić, jaką ty robisz w pracy, czyli do pielęgniarki prostsze rzeczy. To się chyba w niektórych krajach już dzieje co jest też czasami przedmiotem krytyki, że w krajach zachodnich typu Anglia na przykład to nie sposób wręcz lekarza zobaczyć, bo najpierw trzeba przyjąć kilka serii paracetamolu, no, oczywiście. zanim ma się ten dokładnie. zaszczyt, no, no, no. żeby zobaczyć lekarza. No także nic tylko życzyć lekarzom tej świadomości, żeby mogli to oddelegować, no bo, bo z delegacją obowiązków w każdym zakresie no jest, jest to jest trudne. Ja, prostu, ja wiem, tak? ale to nie chodzi o konkurencję. To chodzi o to, że ja jako przedsiębiorca Przedsiębiorca i właściciel firmy. Też miałem ten problem z delegacją obowiązków. W końcu, jak się na to zdecydowałem, to się okazało, że z moich obowiązków się ulepiło 2,5 etatu. Tak? Bo ja spędzałem na przykład 12 godzin czy 14 w pracy. 12 godzin pracując, jak się pracuje bardzo intensywnie, to tu wychodzi dwa etaty. Mhm. No, bardzo Wie... często też mamy takie przekonanie, że ktoś czegoś nie zrobi lepiej od Właśnie, nas, tak? Ale I... czasem mamy rację, <głos> <głos> niestety. <głos> nie, ale do, czeg do czego zmierzam? I rzeczywiście tak może być, że czegoś nie zrobimy lepiej, tylko y, czasami y, powiem szczerze, że to nie znaczy... Ja wiem, że my byśmy może to zrobili lepiej, ale przez to, że nie mamy na to do końca czasu i tak tego do końca nie zrobimy, w związku z czym oddelegowanie pewnych rzeczy powoduje, że... że ja, ja sam pamiętam, że miałem problem z oddelegowaniem własnych jakichś zadań. E, po pewnym czasie okazało się, że że ten ktoś robi to lepiej już ode mnie, dlatego że jest tylko skupiony na tej jednej czynności, a nie na, na 20 innych rzeczach, które ja osobiście też robiłem. Więc ja nie twierdzę, że ja już robi, robiłbym to teraz lepiej od tej osoby, bo ona jest po prostu ściśle na tym skoncentrowana. Tak? W związku z czym ja dzisiaj też jestem zwolennikiem takich naprawdę wąskich specjalizacji yy, i tego, żeby yy, jednak starać się tą pracę porozdzielać, tak, żeby mieć, yy, ja pomimo tego, że prowadzę bardzo dużą firmę, to uważam, że tak, mam jeszcze sporo czasu po prostu, które mogę, mro, mogę wykorzystać, tak. Sam sobie często gdzieś go organizuję na zasadzie, że wymyślam sobie nowe jakieś rzeczy, ale gdybym miał powiedzieć, że ja dzisiaj muszę strasznie dużo czasu poświęcać własnej firmie, to myślę, że to jest nieprawda do końca. Myślę, że wystarczyłoby mi czy 4 godziny, żebym poświęcił własnej firmie po prostu, tak. Takiego obowiązku, który bym musiał po prostu spełnić. Ale to wszystko dlatego, że gdzieś to wszystko jest po prostu i zautomatyzowane, i w pewnym sensie oddelegowane. Jasne, nie? jasne. A wracając jeszcze na chwilę do, do, do naszych tutaj takich przyziemnych polskich problemów, jakie błędy żywieniowe najczęściej my jako Polacy popełniamy? No i jakie błędy najczęściej popełniałem? Myślę, że od zarania dziejów ciągle te same po prostu, tak? Czyli generalnie u nas największym problemem jest chaos w jedzeniu, tak? Czyli my generalnie w ogóle na tym, na tym punkcie nie, nie przykładamy żadnej uwagi. To znamy, jemy, kiedy popadnie, co popadnie w danym momencie, jak się czujemy głodni albo nie głodni, w zależności co się po prostu dzieje. I największy to jest taki chaos w żywieniu, czyli w jeden dzień, nie wiem, zjemy kilka posiłków, w inny raz dziennie jeszcze inne razem tak. o dziewiątej, raz o piętnastej. Tak, się, tak, aż tak, tak, tak się no bo dzieje? myślę, że jak ludzie są bardzo zapracowani, to oni do końca nie mają czasu się skupić do końca na jedzeniu. No są osoby, które są na tym skupione, ale większość ludzi po prostu gdzieś tam zaoferuje się w pracę i generalnie no zapomina o tym, że nawet ma jeść po prostu, tak? Więc to, to tak wygląda. W efekcie czego przegładzanie wielogodzinne organizmu, na przykład, no nie wiem, no, zjedliśmy śniadanie, ale potem już wiele godzin się nic nie działo i nagle, teraz nagle zaczyna nas sać, przy chodzimy do domu, wszystkie zmysły z wzroku, smaku, zapachu się uaktywniają, no bo to tak działa organizm. No i wtedy tam, nie wiem, idzie schabowy z ziemniakami, pomidorowa z makaronem, do tego kompoty, różne rzeczy. I to powoduje, że no, przeciążamy ten organizm potem na wieczór, w efekcie czego, no, zaczynamy tyć. Czyli dzisiaj tak naprawdę pierwszym takim grzechem, no to jest na pewno nieregularność jedzenia, czyli w ogóle nie zwracamy na to zupełnie uwagi. Drugi temat to jest temat jakości żywienia. No niestety ta jakość staje się już nawet mm, troszeczkę niezależna już od nas, że ona się pogarsza po No prostu. ale, ale, zaraz, zaraz. Czego jakość? Czy, czy... Jakość w ogóle Żywności? produktów żywnościowych. Tak, tak. To znaczy y, ja, ja pamiętam taką sytuację jeszcze parę lat temu, jak przyjeżdżali do... Pojawiały się u mnie w poradni osoby, które przyjeżdżały z Anglii y, i one... Hmm, na przykład były jakiś tam okres czasu, przyjeżdżały do Polski na miesiąc czy dwa, hmm, tutaj często przychodziły do tej poradni, coś tam sobie, i wyjeżdżały do tej Anglii. Ja na powiedziała, że one jedzą to samo, co w Polsce, tylko jedzą to samo co w Anglii i tam zaczynają na tym po prostu tyć, tak? Czyli generalnie sama jakość jedzenia powoduje wyjałowienie tej żywności, powoduje, że nawet jeżeli jemy podobne rzeczy, to okazuje się, że one coś, coś, coś jest nie tak po prostu, coś działa nie tak. Bo generalnie organizm nie tycie jest jakby objawem zagrożenia organizmu. Znaczy, nam się wydaje, że jak ktoś jest gruby, to jest dobrze odżywiony, ale tak nie do końca. Właśnie no ewolucyjnie to prawdopodobnie na tym polega. Żeby... Tak, ale gromadzenie się tłuszczu w organizmie jest efektem jakby zagrożenia organizmu. To znaczy, on coś gromadzi na siłę z jakiegoś powodu. Czuje się niebezpiecznie, czuje się zagrożony, z jakiegoś powodu coś dzieje się nie tak. Jeżeli my coś odżywiamy się w sposób regularny, dostarczamy sposób systematyczny różne składniki odżywcze, to organizm nie musi ani niczego gromadzić, ani niczego chować. E, może sobie spokojnie to na... na co, ale jeżeli raz dostanie jeść, drugi raz nie dostanie jeść, trzeci go prze, przewartościujemy, w innym w innym dniu nie, do, nie damy nic, no to to powoduje, że ten organizm w nieustannym chaosie działa i on tak naprawdę nigdy nie wie, na co może liczyć. No więc jak, nie ma, no to, jak jest kryzys, no to trzeba oszczędzać po prostu, tak? Tak jest ze wszystkim. W związku z czym e, zawsze mówię, że otyłość jest raczej objawem kryzysu, w organizmie, a nie dobrego stanu odżywienia. Nie? I dlatego m, bardzo często, kiedy zacząłem, miałem kiedyś taki przykład, pamiętam w poradni y, przyszła do mnie zakonnica, y, która y, mówi tak, wie pan co, ja już wiem 800 kalorii, cały czas tyję, po prostu nie, nie potrafię, już wszyscy ze mnie śmieją, że już prawie nic nie jem, a ja cały czas nie mogę tej wagi zrzucić. Y, ja mówię, wie pani co, pani problemem jest y, nie to, że pani... Ogranicza jedzenie, tylko pani właśnie je bardzo mało i okazało się, że kiedy zwiększyliśmy dwukrotnie to jedzenie, okazało się, że na przeciągu trzech miesięcy 15 kilo zrzuciła. I mówi, że wszystkie siostry w zakonie się ja z niej śmieją, jak to jest możliwe, że ona tak dużo je i ona po prostu cały czas chudnie w tej chwili, tak? W związku z czym naprawdę nie powinniśmy się bać jeść. Jeść jedzenie powinno być czymś, co powinno nam cały czas stowarzyszyć, i to nie od jedzenia jakoś. Od tej nieregularności, nieodpowiednich posiłków. Nie? Ta, takie nam się trochę teraz dwa tematy tutaj, dwa, dwa tory wy, 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 wykształciły w tej dyskusji. I najpierw przejdę do jednego pytania, a potem się trochę wrócę i zadam drugie. E, może rozwiązaniem tych problemów z, z ni, niestarannym jedzeniem jest dieta pudełkowa? No właśnie. I tak nam się powszechnie też wydaje, że to było takim rozwiązaniem dość prostym i rzeczywiście moda na to w tej chwili przyszła i bardzo dużo tych diet pudełkowych jest i rzeczywiście te diety mogą zapewnić tą regularność od drzwi, no bo przywiozą nam pięć posiłków, podstawią pod drzwiami i tak dalej. Problem zaczyna się gdzie indziej. Problem zaczyna się w tym, że no jakość tych posiłków, nawet mimo najszczerszych chęci tych ludzi, co to robią, no nie jesteśmy w stanie dobrej jakości tych posiłków utrzymać, bo nikt tego nie zrobi godzinę przed, więc te posiłki leżą, ileś czasu jakoś przygotowane wcześniej, dobę wcześniej i tak dalej. No bo jeżeli coś jest zrobione na masową skalę, no to no nie ma możliwości, żeby to wyprodukować pół godziny przed dostarczeniem, tak? E, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że to jedzenie po pewnym czasie się stawia. Nie wiem, czy sam pewnie masz takie sytuacje, że nawet jak, żebyś. dietę pudełkową. Powiem tak. E, zdarzały się spleśniałe rzeczy, zepsute. To prawda. I też ale to oczywiście można wytłumaczyć w ten sposób, że to jest bez konserwantów, i to tak nawet lepiej, że się coś zepsuje, mm -hmm. niż miałoby okay, się nie no zepsuć. Można. można. A drugi, druga rzecz, że ja psychicznie nie wytrzymywałem. Będąc niewolnikiem tych pudełek, gdzie nie zawsze mi wszystko smakowało. Owszem, pojawiła się potem tam firma, e, która to dawała możliwość wyboru pomiędzy różnymi rzeczami. To już trochę było lżej, ale nadal po pięciu dniach. Już czekałem na weekend, ze względu na to, że w weekend będę mógł zjeść to co no, ja bym właśnie. chciał zjeść. Ale wiesz co, nawet to nie chodziło o to, że to co chciałeś zjeść, tylko powiem tak, takie jedzenie się bardzo stawia. To tak jakbyś codziennie chodził do restauracji, nawet jakbyś sobie wybierał codziennie inne danie, to po pewnym czasie zatęsknisz, że coś jest nie tak, że, że jednak w domu mi to jedzenie zupełnie inaczej smakuje, pomimo tego, że wybierałem co chwilę inne danie w tej restauracji, to jednak okazuje się, że bardzo... jedziemy na all inclusive, tak, do jakiegoś wielkiego hotelu. Przez tydzień, wszystko do wyboru. Po czym y, na koniec już byśmy tylko, nie wiem, kanapkę z masłem zjedli, po prostu ale mamy tak wszystkiego dosyć, ale w domu, tak? I to powoduje, że ta przemysłowość y, tego zjawiska powoduje tak, że y, niestety y, nasz organizm zaczyna to na takiej zasadzie odbierać, że zaczyna mu się to po prostu stawiać, tak? I, i nie, ma, nie ma na to siły, i to jest jakby też problem diet pudełkowych. Ja nie znam żadnej osoby na diecie pudełkowej, która by zbyt długo na tym wytrzymała po prostu. Hmm, tak? No i jakie są okoody, w sensie jaka... Jest, albo przeciętna, jaka jest długość. To znaczy, są osoby, Miesiąc można wytrzymać, pół znaczy, roku? Myślę, że nie, spokojnie, do pół roku myślę, że są takie osoby, które na tym wytrzymują, ale i tak wracają potem do, do normalnego sposobu żywienia. Znaczy, die, die, chodzenie do dietytyka też jest bardziej, znaczy jeszcze bardziej kłopotliwe, bo nie dosyć, że, że trzeba też trzeba sobie to wszystko przygotować, tak? To jest jeszcze większy problem, ale generalnie jest gros, w którym sprawia to satysfakcję. Ja zawsze mówię, że chodzenie dietetyka to nie jest tak naprawdę, że tam się otrzymuje jakąś złotą receptę, że ja daję jakąś dietę, która nagle ze wszystkiego teraz kogoś uleczy, i jeżeli ktoś nie będzie stosował tej diety, no to tego efektu nie będzie. Tak, tak do końca nie jest. Dieta jest pewnego rodzaju taką trochę instrukcją postępowania na przyszłość, tak? To znaczy rzeczywiście warto sobie tam miesiąc czy dwa pobawić się z tymi jadłospisami, poważyć sobie te produkty i tak dalej, dlatego że po takich dwóch miesiącach stosowania w nam głowie się już koduje, że na przykład, nie wiem, na śniadanie mogliśmy wziąć tyle tego pieczywa, a na obiad mogliśmy wziąć tyle tego mięska i tak dalej. To zaczyna nam zaczynam się kształtować regularność, bo to też trochę tak działa, że jeżeli my zaczynamy przyzwyczajać organizm do regularności, Zaczynamy jeść, na przykład, nie wiem, strzelam co trzy godziny, to po pewnym czasie my już w ogóle nie musimy o tym pamiętać, bo organizm sam się będzie dopominał. Tak? Natomiast jest, jesteśmy rozregulowani, no to kompletnie ten organizm nie wie, jak się zachować. Tak? Tam nie ma żadnego racjonalnego, racjonalnych sygnałów ze środka głodu i sytości, tylko tam jest wszystko rozchwiane tak? Rozumiem. No dobrze, no to cofnijmy się jeszcze troszeczkę do tego poprzedniego tematu. I jak to jest z, z, z tak zwaną zdrową żywnością? Bo mamy w Polsce mnóstwo różnych bardzo mocno zaludnionych instytucji państwowych. Jest agencja, która bada jakość, tak nawet śmieszne nazwy mają bardzo skomplikowane. produktów spożywczych, takich typu mąki, ziarna i, i rośliny. Potem są specjalne rządowe agencje, które zwierzątka badają nam na różnych etapach ich rozwoju i uboju. Potem mamy Sanepit, który nam bada, czy w restauracji dobrze tam nam to wszystko czysto przy gotowują. No i czy ta, czy ta żywność, no i jest taka generalnie teraz nagonka, że tam poza Unią Europejską na Ukrainie to, to tam tylko na chemii to jedzie, co się nie zgadza z moimi obserwacjami, bo, bo moim zdaniem z tego, co pamiętam z Ukrainy i z Rosji to tam jest jako, jakość żywności dużo wyższa w sensie. Zdecydowanie tak. To znaczy, to jest taki temat, że no musimy mieć dużo certyfikatów, musimy za te certyfikaty dużo płacić. Ja rozmawiałem ostatnio z producentem kawy którzy wypuszczają tak zwane produkty bio, bo to jest taka modna w tej chwili nazwa. I on mówił, że, bo, czy to jest najdroższy produkt w ofercie? Tak, to jest najdroższy produkt w ofercie. Dlaczego jest najdroższy? Dlatego, że najwięcej kosztują certyfikaty po prostu, tak? Czyli uzyskiwanie papierów na poszczególne rzeczy, tak? Natomiast sam produkt jak produkt, po prostu jest OK, jest, jest dobry. Rzeczywiście tam gdzieś tam rośnie tak, ale jakby to nie jest takie całkowite kryterium tego produktu, to znaczy o tym decydują papiery po prostu, tak, że musi dużo osób i ten koszt produktu ostatecznie jakby warunkują później właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówisz, e, czyli te certyfikaty, te wszystkie agencje po kolei, które każda musi ściągnąć jakieś pieniądze i to powoduje, powiedzmy, przedrażanie tego produktu. Nawet nie tylko ściąga pieniądze, ale też angażuje producenta, który musi po swojej stronie zapewnić pracowników, Oczywiście. którzy obsłużą te wszystkie absurdalne żądania i, i wymogi e, biurokratów. To znaczy... Też, żebyśmy tak całkowicie tego tematu nie przekrzywili, to znaczy pewna, pewne czuwanie nad tą jakością wtedy na no pewno właśnie, jest, tak, tak? tak? To znaczy, nie chciałbym tutaj powiedzieć, że te produkty nie mają żadnego znaczenia czy wartości. Ale ja pamiętam, kiedy kończyłem studia, to pamiętam na jednym z wykładów, jeden z profesorów nam powiedział, że wówczas on to powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma zdrowej żywności. Po prostu mi powiedział prawie 30 lat temu, tak? Więc jak może być dzisiaj? No nic na pewno nie jest lepiej, może być tylko gorzej, tak? No, w związku z. Z czym e, raczej oczywiście trzeba zwracać uwagę na, 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 na produkcję, na higienę tego wszystkiego jak najbardziej. To ma ogromne znaczenie. E, natomiast e, myślę, żebyśmy też się nie zwariowali na zasadzie takiej, że, że, że po prostu wszystko, co nie nazywa się bio, to znaczy, że, że jest złe czy po prostu niedobre. Tak? Mm -hmm. no, no tak. No, trzeba mieć chyba zaufanie do tych instytucji, które, które to jakoś kontrolują. Niestety to zaufanie jest podłamywane tym, że wielokrotnie dochodzi do różnego rodzaju afer. A, oczywiście nawet te afery też czasami y, mogą być y, no, takie naciągane. Pamiętam taką sytuację, gdzie w produkcji żywności używano soli drogowej. Nie wiem, czy pamiętasz wiele lat temu, ale sól drogowa y, wcale nie jest toksyczna. To jest po prostu sól, która ma pewnego rodzaju mikroelementy, które ta, ta, ta sól drogowa, która jest w, w sypana po, po drogach, to równie dobrze w małym opakowaniu i w eleganckim wazoniku mogła być opisana jako sól z mikroelementami, a tak naprawdę w całym tym skandalu chodziło o to, że niewiele osób o tym wie, ale sól w Polsce spożywcza jest bardzo mocno opodatkowana, jest na to akcyza. Ponieważ jest to towar, który się wydobywa bardzo tanio, którego bardzo dużo schodzi, więc można do niego dowalić 100% akcyzy i nikt tego nie zauważy, czy to kosztuje 30 groszy, czy 60 na półce sklepowej. Więc tu o to chodziło. No i widzisz, to są takie rzeczy, które mają różne warstwy, różne też znaczenia i żeby to do końca zrozumieć, co się, co się działo, czy co się dzieje, to trzeba to, na to z różnych stron popatrzeć. No także ja jestem ostrożny, jeżeli chodzi o żywność i zarówno o żywność taką zwykłą, jak i o ekożywność. Znaczy, dzisiaj jest to temat tak bardzo, mm, powiedzmy, rozdmuchany, że powiem szczerze, że ja już sam nawet nie lubię się wypowiadać na ten temat, dlatego że... Yy... Po prostu walka z różnymi teoriami, z różnymi, nie wiem, rzeczami, które gdzieś tam ludzie mają u siebie uzmysłowione, jest naprawdę bardzo trudna. Ja nie ukrywam, że um, ostatnie lata w gabinecie były już naprawdę bardzo trudne, bo to każdy człowiek przychodził z jakąś nową teorią do tego gabinetu, że tu nie wiem, pomidora z ogórkiem nie połączyć, co ja tam sądzę, i, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym y, to już stawało się później coraz bardziej uciążliwe, po prostu, tak? Bo ludzie jakby skupiali się na takich drobnostkach jakichś, które kompletnie nie mają żadnego znaczenia. Na przykład. Nie zwracali uwagę na to, że nie wiem, jedzą bardzo dużo słodyczy i w ogóle nie odżywiają się tak, ogóle, Ale ogórek jakim przeszkadza z pomidorem? Po górek z pomidorem można jeść po prostu, tak. No, w związku z czym te rzeczy, ale to mówię, to jest kwestia tego, ja nie minię tych ludzi, tylko po prostu no, tak ten temat się po prostu rozdmuchał, tak. No, no i jak, jak sobie radzi dietetyk z, 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 z porażkami? No bo mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że przychodzi pacjent, trzymajmy się tego przykładu z otyłością, bo to jest bardzo prosty przykład, powszechny i tak dalej. No i przychodzi pacjent i jemu się próbuje jakoś pomóc dietę się mu ustawia. W ogóle jak, jak to, jak, 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 jak się reaguje na to, że on, on po jakimś czasie znowu wraca i nie ma efektu, tak? Mija miesiąc, drugi, trzeci, waga się trzyma. To znaczy bardzo często tak, samego efektu wagowego może czasami nie być, chociaż to się zdarza mniej więcej w grupie około 5%, tak? To znaczy nie jest tak, że większość osób, nie wiem, nie chudnie, tak? To znaczy bardzo są różne przypadki, bo jeżeli ktoś przeszedł bardzo wiele różnych diet, załóżmy w ostatnim roku i teraz jak już przestało wszystko działać i teraz przychodzi do dietetyka, to ten dietetyk się nie będzie działał, dlatego, że ten organizm jest tak, można powiedzieć, poturbowany tymi różnymi zabie eksperymentami, że tak naprawdę on jest całkowicie zblokowany. On, on się nie, nie cofnie w tym momencie, w związku z czym mija taki czas. I najgorsze są osoby, które w pewnym sensie no już mają jakieś wykształtowane nawyki pewne, które bardzo trudno teraz jest odwrócić, tak? Nie wiem, jak zapisałem się na grę teraz na, na, na instrumencie, to pan się cieszył, który mnie prowadzi, że, że wcześniej nic nie próbowałem, tak? Że, że jestem w stanie teraz jakby z czystym podejściem do tego, do tego podejść. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś bardzo dużo eksperymentował i teraz próbuje jakby w pewnym sensie znowu próbować kolejnego eksperymentu, no to nie wychodzi. Ale tak jak powiedziałem, tych ludzi za dużo nie ma. Natomiast powiem tak, nawet jeżeli ktoś nie widzi efektów w postaci wagi, to widzi ogromny efekt w postaci samopoczucia, często poprawy wyników i tak dalej. U nas jakby obligatoryjnie dietytyk y, zleca praktycznie każdemu pacjentowi określone badania laboratoryjne, tak? I No i przychodzą jakieś badania. Na ogół nigdy nie jest tak, że wszystko jest idealnie. Na ogół coś tam jest nie tak. No właśnie, to może uporządkujmy to. Mhm. Może to uporządkujmy w ten sposób, że przychodzi baba do lekarza albo przychodzi pacjent do dietetyka. Jak ta procedura startowa wygląda? Jakieś badania się zleca, do tak, się? Tak, to znaczy tak. Na ogół pierwsza sprawa to jest rzeczywiście zlecanie badań laboratoryjnych, no bo od tego trzeba wyjść, bo bardzo często my się w ogóle nie badamy, tak? To jest taki problem, że badamy się tylko jak nasz zakład pracy gdzieś tam na jakieś badania zmusi, ale tak, albo jak się coś dzieje, no to wtedy zaczynamy się badać. Natomiast większość osób w ogóle się nie bada i nagle się dowiaduje, o kurczę, co, co, co tu się dzieje, po prostu w związku z czym te badania zlecamy e, drugi temat e, to jest taki, że robimy bardzo dokładną analizę żywieniową e, danego przypadku. I kalendarzyk się, się prowadzi. E, staramy się dowiedzieć tak? chociażby m, albo opisać na przykład, albo ktoś nam spisuje swoje jakiś tam tydzień swojego odżywiania, żeby złapać w ogóle jakiś rytm tego wszystkiego, albo po prostu jak już ktoś tego nie spisze, no zastaramy się chociaż żeby nam opowiedział swój taki przeciętny sposób odżywiania, bo myślę, że my się bardzo schematycznie odżywiamy e, i na ogół rzadko jest tak, że kto je codziennie coś innego, tylko na ogół jak się upar, że nie wiem, rano jest kanapka tam z czymś, no to tak, tak jest przez, przez, nie wiem, 3 lata w kółko. I generalnie my się tak odżywiamy, więc idzie ten rytm po prostu wyłapać. I dopiero staramy się jakby zmienić ten model żywienia, znaczy ja przede wszystkim tak staram się dietetyką, bo powiem tak, jeżeli chodzi o naszą sieć, to ja absolutnie my nie narzucamy komukolwiek, że dietetyk ma nie wiem, przestrzegać takiego modelu żywienia, czy takiego. Jeżeli, nie wiem, jest weganem i będzie chciał, nie wiem, zajmować się tematem weganizmu z pacjentami, no to my też tutaj nie przeszkadzamy. Natomiast, jeżeli miałbym to racjonalnie ocenić, to zawsze jestem zwolennikiem jakby ewoluowania tego jedzenia, bo, no, wyobraźmy sobie, nie wiem, przychodzi facet, który, nie wiem, je trzy bułki, cztery parówki na śniadanie, zapija tam słodką herbatą, no i teraz każemy mu, nie wiem, jeść grejpfruty, jogurt z otrębami po prostu i tak dalej. Więc to jest rzecz nie do On się zmusi na dwa tygodnie, będzie to przestrzegał, no ale potem te otręby będą już między zębami wychodzić i tak wróci do starych nawyków. No ale na przykład e, odrzucenie, nie wiem, z czterech porówek dwie dwie, na dwie porówki plus dodanie jakichś warzyw plus czegoś. Stwierdzam, to miałem dokładnie <laughs> takie same doświadczenie, próbując swoją dietę zmienić. E, pójście, zmieni, 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 zmiana nawyków. Okazuje się w ogóle, że nawyki żywieniowe, żeby zmienić to to, to jest chyba bardziej trudne niż rzucenie jakiegoś nałogu. Tak? Nie wiem, czy heroin, nigdy nie brałem heroiny, ale nie wiem, mogę chyba to porównać jedno do drugiego. To jest nie, nie, nie do zrobienia. Natomiast rzeczywiście metodą drobnych kroczków, na przykład byłem w stanie odstawić cukier tak? w, w napojach, w jakichś herbatach, kawach. No i takich dużo, dużo różnych drobnych kroczków można zrobić i to chyba jest jednak dobry sposób. Dokładnie tak, ja zawsze tak mówię. Poza tym jest coś, czy jesteśmy w stanie zrobić w sposób długoterminowy, tak? Bo odwracając całkowicie model żywienia, idealizowanie go powoduje to, że my tak po dwóch tygodniach się poddamy. Nie ma, nie ma opcji, żeby ktoś to po prostu wytrzymał, tak? Bo to, jak my się odżywiamy, to jest naprawdę efekt dziesięcioleci naszych przyzwyczajeń. To, jak byliśmy odżywiani w domu, jak nas rodzice karmili, jak, jakie nasze były upodobania smakowe, co u nas się wykształciło. To wszystko są gdzieś szlaki, które gdzieś są zakodowane jak taki narkotyk w mózgu. I próba tego odwrócenia nagle, no to, no to praktycznie... Nie jest, nie jest realna. Poza tym jeszcze dochodzi codzienne życie, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy nawet realnie po prostu przeprowadzić. Dlatego, no mówię, ja jestem zwolennikiem takiego bardzo podejścia racjonalnego, to znaczy takiego etapowego, ewolucyjnego i to zawsze przynosi największe efekty. Ja powiem szczerze, że kiedy pracowałem w poradni, ja bardzo rzadko miałem jakiekolwiek takie sytuacje, że ktoś do mnie z czymś wracał po jakichś dwóch, trzech latach i tak dalej. Bardzo rzadko się to zdarzało. Czyli ile tego czasu trzeba chodzić do dietetyka, e, żeby był efekt? Powiem tak, bardziej chodzi o wykształtowanie pewnych jakby jakby to powiedzieć, może nie tyle nawyków, co jakby złapanie rytmu tego wszystkiego, tak? Ten dietetyk nie jest po to, że on daje jakąś super rozpisaną dietę i teraz jak nie, będziemy, nie weźmiemy 50 gram tego, czy 30 gram tego, no to ten efekt będzie mizerny. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żebyśmy złapali rytm tego wszystkiego, żebyśmy wiedzieli mniej więcej ile czegoś możemy wziąć. I fajnie się jest bardzo przestrzegać przez jakiś okres czasu do takich ścisłych zaleczeń, po to, żeby wykształtować właśnie ten nawyk. I myślę, że taki etap łapania tych nawyków kiedy tak obserwowałem u ludzi, jest to okres około, powiedzmy, trzech miesięcy. Tak? To jest takie to, że ja, ja często widziałem, bo jeżeli spotykałem się z osobami na przykład co dwa tygodnie, to ja widziałem, że e, z każdej wizyty, na każdą wizytę osoby już zaczynają się coraz bardziej rozluźniać. Ale e, rozluźniały się w sposób e, dość świadomy. E, i rzeczywiście nie wszystko przestrzegały idealnie, ale naprawdę już było bardzo dużo zmian. Ja często robiłem taki eksperyment, bo na początku robimy bardzo taką szczegółową analizę żywienia, czyli tak jak mówisz, że ktoś tam przynosi jakiś dzienniczek, czy, 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 czy spisuje coś, to robimy to bardzo dokładną taką analizę komputerową tego, tak? Czyli patrzymy, ile tam było składników w tym jedzeniu. Oczywiście to jest orientacyjne, no bo to jakiś jest wybrany fragment, tak? Ale... Ja miałem tak w poradni, że po na przykład trzech miesiącach celowo komuś już nie kazałem stosować diety, tylko kazałem, żeby się zaczął odżywać intuicyjnie. Kiedy przyszedł do tej poradni, ja spytałem, opowiedz mi, jak się odżywiasz intuicyjnie teraz, tak? I wydrukowałem tą pierwszą jego analizę i zrobiłem mu teraz drugą analizę. Wszystko było 100 do 200% poprawione, tak? Jeżeli chodzi o składniki. I on też się odżywiał intuicyjnie, wtedy też intuicyjnie po prostu, tak? Tylko tu już złapał pewien schemat, który gdzieś zakodował mu się po prostu w głowie. Dzisiaj jest bardzo trudno utrzymać te nawyki, dlatego że, no mówię, no, tyle błyskotek różnych wokół nas jest. Lubimy chodzić po restauracjach, wyjeżdżać na wszystkie różne wycieczki, weekendy w spa i tak dalej, gdzie nas tam wszyscy dokarmiają, więc naprawdę utrzymanie tego w rysach jest bardzo trudne i próba idealizowania żywienia jest po prostu niemożliwa w dzisiejszym czasach. W moim przypadku trudnością było na przykład to, żeby nie dojadać to, co jest na tarwecie. O właśnie, to jest też bardzo ważny element. Nie? Ale tak statystycznie masz na pewno mhm. do czynienia z ogromnymi ilościami danych. Można by tutaj y, to analizować pod wszystkimi kierunkami. I tak statystycznie, jak to procentowo się układa? Ile procent ludzi, ilu procentom ludzi jesteście w stanie pomóc? A ilu, ile procent. No mm -hmm. niestety nie daje rady, albo wy nie dajecie rady. Mm -hmm. No i oczywiście jest jakiś środek, tak że coś się udało pomóc. E, to znaczy, powiem tak, no bo my też do końca nie wiemy potem, jeżeli nawet ktoś nie przychodzi, czy ten ktoś daje sobie radę dalej, czy sobie nie daje rady, bo są osoby, no ale które jak się tam. 6 podają. miesięcy, tak? Powiedzmy, tak. E, tak, ale mamy, powiem tak, nawet ci powiem taką statystycznie, jak to wygląda. E, m, średnia powrotów klientów do poradni, e, czyli ile razy jeszcze. Klient przychodzi do takiej poradni, jakby pierwszy raz u dietetyka, jest to średnio 3 do 4 razy, tak? Czyli generalnie, jeżeli się spotykają gdzieś powiedzmy co 2-3 tygodnie, no to generalnie. Taki pacjent gdzieś w granicach dwóch, trzech miesięcy jest takim stałym, powiedzmy, klientem, ale są też tacy, którzy przychodzą po trzy lata, chodzą i tak naprawdę oni już do końca nie potrzebują tej diety. Ja, ja pamiętam też jedną z takich ciekawych ostatnich wizyt, m, kiedy przyszedł do mnie taki pan, po, po, akurat wrócił po, po, po trzech latach i do mnie mówi: Panie Darku, ja tych tych, pan na taki stos w domu. Ja tutaj nie bym, ale jeżeli ja tutaj nie przyjdę, nie dostanę kopa w tyłek, jeżeli pan mnie tutaj nie zmotywuje i tak dalej, no to ja nie jestem w stanie nic zrobić. Czyli bardzo często jest to też taki efekt psychologiczny chodzenia, tak? Czyli my gdzieś idziemy, tak? Chodzimy do trenerów personalnych i tak dalej. My często już potrafimy podnosić te hantelki, wiedzieć, jak to robić, natomiast często chcemy, żeby ktoś nam liczył 10, 9, 8, 7 i tak dalej, dlatego, że potrzebujemy po prostu tej motywacji, tak? I bardzo często wiele osób też przychodzi do tego dietetyka w celach takich motywacyjnych, oni już do końca jakby bezpośrednio jego pomocy nie potrzebują, tak? W moim przypadku taką informacją zwrotną w języku staropolskim zwanym feedbackiem, to, to, był, to, była, to było urządzenie liczące, czy analizujące ilość glukozy we krwi. Mhm. Wiesz, o czym mówię, przypina się to na skórę i to sobie mierzy, pokazuje na telefonie komórkowym, ile, ile tego cukru jest. I, i chciałem zapytać, jak, jakie są Twoje doświadczenia z, z, z pracą, gdy pacjent coś takiego na sobie nosi? I widzi, tak, bo te wiesz, te, te, to, co się widzi na tym ek ekranie e, e, no, telefonu, to jest trochę przerażające momentami, tak? Ogląda się tak film sensacyjny w pierwszych dniach. <grym> <grym> no bo wiesz, 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 ja pamiętam, zjadłem jakiegoś naleśnika z dżemem i zobaczyłem, że mam e, 200. Tak, tylko że to jest reakcja fizjologiczna absolutnie naturalna. To, to nie jest coś złego, no, że nie, nagle jest nie, 200, nie? Nie, nie, bo ja to 200 to miałem po dwóch godzinach i w, diabetologa wylądowałem na skutek tego, mm -hmm. co zobaczyłem. Mm -hmm. ale, ale też jak rozmawiałem z innymi ludźmi, no to wiesz, bo nie, nie czuję się poziomu cukru we krwi Oczywiście. do pewnego stopnia. Nie, nie wiesz, czujesz poziomu się cholesterolu? Niczego nie, nie czujesz. czujesz. Niczego nie mm -hmm. czujesz. To jest taka wada fabryczna, to, jaką chyba mamy powinniśmy mieć jakieś wskaźniki, jak w samochodzie. No i tak się zastanawiam na, na ile te, te wszystkie, przede przed, przed wszystkim to urządzenie, tak? Bo już wspomniałeś o tym, że można chodzić na badania, czy nawet należy. Mm -hmm. Rozsądni ludzie to robią. Ja, ja mam to ustalone w moim przypadku tak, że jak mam urodziny, raz w roku to jest termin przeglądu technicznego i robię takie badania, które są właśnie wskazane, okresowe. A inne badania też robisz, czy tylko badania krwi? Robię badania y, wszelkie, jakie tylko y, są możliwe. USG, raz na dwa lata prześwietlenie płuc. A sp lekarzy specjalistów typu, nie wiem, urolog i tak dalej, też tak, wszystko tak, też. Tak, tak. Mhm. Okej, okay. no super, no i tak właśnie powinno być. Tak, także, także, no, co, co o tych urządzeniach sądzisz, o tych, to, o tych cukrowych? Znaczy, powiem tak, ja szczerze mówiąc, nie miałem pacjenta z takim urządzeniem, który by chodził, szczerze mówiąc, nie, nie, spotkałem przynajmniej, być może inni dietetycy, tak, może to jest też taki temat bardziej teraz modny, natomiast no, każda rzecz, która nas do czegoś mobilizuje, czyli daje nam jakiś obraz pewnej sytuacji, no, działa motywująco, tak, ja zawsze mówię, że sam czynnik motywujący obejmuje Jaki on nie, by, nie, nie będzie, będzie korzystny. Jeżeli, nie wiem, będzie to to, że nie możemy się wmieścić w jakieś spodnie czy w jakąś sukienkę, no to też jest jakiś Jasne. czynnik motywacyjny, prawda? Jasne. A powiedz, jak wygląda praca z najmłodszymi pacjentami? Bo jeżeli chodzi o najmłodszych pacjentów, to tutaj widzę takie dwa zasadnicze kierunki, dwa zasadnicze problemy. Jeden problem to jest taki, że te dzieci podłapują nieprawidłowe wzorce od rodziców, czyli jak rodzice Pamiętam, kiedyś y, widziałem to z pierwszej ręki, byłem u jakichś takich znajomych, którzy są przy, przy, przy kości, cała rodzina. Jak zobaczyłem, jak oni jedzą y, od, od wewnątrz, to, to po prostu zrozumiałem. No a drugi temat, jaki jest u dzieci, oprócz tych wzorców błędnych, to jest kwestia problemu z wprowadzaniem nowych, nowych potraw do, 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 do jadłospisu. I to jest poważny problem dla niektórych rodziców, którzy znam takie przypadki, że nie sposób iść do restauracji, nie sposób wyjechać na wakacje, bo dziecko potrafi jeść tylko parówkę, bigos, kabanosy. I nie wiem, coś jeszcze równie losowego jak jogurt. Pewnie pewien okres czasu często tak bywa, ale powiem tak: z kwestią żywienia dzieci mamy teraz dość dużą styczność, dlatego że uruchomiłem taki bardzo duży projekt społeczny nazywa się Zdrowa Klasa, także mogę go nawet zareklamować, bo to jest jakby rzecz adresowana do wszystkich szkół podstawowych. Realizujemy ten projekt, Przybadaliśmy już kilkadziesiąt tysięcy dzieci we wszystkich szkołach prawie podstawowych, praktycznie w całej Polsce we wszystkich tych i powiem jaka jest, bo robimy bardzo dokładne analizy każdego dziecka łącznie z całym raportem tego dziecka, jak to wygląda itd. i tak dalej. Ten raport przekazujemy Rodzicom. I dla mnie na przykład najbardziej zdumiewający był fakt z tego wszystkiego, że tylko 30% rodziców chce odczytać raport o własnym dziecku, który nic nie kosztuje. To jest tylko do przeczytania po prostu, żeby to przeczytać, bo mamy, kto nam odbiera te raporty. To średnia jest 32%, tak? Czyli, a każdy rodzic jest o tym powiadomiony, że ma tylko kliknąć i pobrać e, zakodowane swoje rapy. Tak. Nie ja też bym tego nie przypuszczał, że tak jest. E, w związku z czym, e, no, pytanie, dlaczego Dlaczego potem u dzieci jest taki problem, tak? No jeżeli nie ma tego wzorcu kompletnie w domu, no bo prawdopodobnie nie ma refleksji. Tak, bo jak 70% osób się w ogóle nawet tym nie interesuje po prostu, no to jak to dziecko ma się samo zainteresować po prostu, tak? W związku z czym, no potem tak to wygląda, mhm. nie? No i jak sobie radzić z takimi, z takimi sytuacjami, że dziecko jest tak zwanym niejadkiem, albo się przejada? To trzeba się konsultować z spe specjalistami, iść do gabinetu? Yy, to znaczy tak, ja myślę, że rodzice nie są w stanie bezpośrednio wpłynąć na dziecko, tak? Na, na... Zresztą dobrze wiemy, tak? Że ktoś, kto jest nam najbliższy, nie, niekoniecznie może być dla nas autorytetem. Yy, w związku z czym próba właśnie odwiedzenia gabinetów dietetycznych powoduje to, że że generalnie, no, ponieważ my mamy 80% kobiet w naszym projekcie, no to one mają też jakby odpowiednie podejście do dzieci i, i generalnie to rzeczywiście zaczyna w pewnym sensie gdzieś tam skutkować. No i oczywiście nie w każdym przypadku uda się wszystko zmienić, ale myślę, że taka wizyta powiedzmy u specjalisty może bardzo, bardzo wiele zmienić. Nie? Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A wam drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie, zachęcam do oczywiście subskrybowania kanału, podzielenia się z nim i chciałem wam takiego lifehacka podpowiedzieć. Otóż e, proponuję założenie sobie YouTube'a w wersji premium. Można to zrobić normalnie, po prostu sobie tę usługę wykupić, ale są też sztuczki, które umożliwiają wykupienie to przez jakiegoś rodzaju VPN, obejście tego systemu, zakup tego członkostwa w Indiach. Podobno można, można to zrobić za bardzo niewielkie pieniądze. A zachęcam Was do tego, bo skarżycie się na to, że moje filmy są przerywane różnymi absurdalnymi reklamami. W, w przypadku usługi Premium tych reklam nie ma. Ja ze swojej strony ten, tego kanału nie monetyzuję, nie zarabiam na nim. I nie, nie mam żadnego wpływu na, to, na, na te reklamy, które tu są wyświetlane. Jeżeli chcielibyście wystąpić w tym kanale, w tym programie, to, to zachęcam, można to zrobić. Wystąpienie nie jest związane z żadnymi opłatami, tylko trzeba mieć coś ciekawego do przekazania. Zapraszam. Dziękuję, do zobaczenia następnym razem.